że to się chwyta. Więc tutaj przegrywający anioły nawet chwytają się pięciaka. A mamy nadzieję, że coś ciekawego jeszcze w tym spotkaniu zobaczymy. O 50 punktów przewagi. Jak o zeszłotygodniowe spotkanie moglibyśmy mówić, że ten wynik nie odzwierciedlał przebiegu spotkania, bo była tam naprawdę walka. No tutaj można powiedzieć, że Sopocianie przebiegli po zawodnikach z Torunia praktycznie bez, nawet słyszna. Jeszcze nawet problemy w ataku z Torunian. Tak jak wspomnieliśmy, ani jednego pantu w wykonaniu Seahawks Sopot, no to już świadczy o dominacji w tym spotkaniu, ale jak wspominaliśmy, sezon jest długi przed zespołem z Torunia. Jeszcze 6 spotkań, więc wszystko może się zmienić. Pierwsza szansa na zmianę tego niekorzystnego bilansu już za tydzień w Szczecinie, w sobotę 25. Tam drużyną Cougar z Szczecinie. To spotkanie na pewno da nam pierwszą odpowiedź na to, jak wygląda pierwsza liga, czy Seahawks tak naprawdę z Sopotu są kosmetami dla pozostałych przeciwników z PFA 1 i czy już są tak naprawdę top-ligową drużyną, która z powodzeniem mogłaby rywalizować z ekipą z ekipami z dolnej części tabeli, bo nie ukrywajmy, że jednak Seahawks Gdynia, czy Seahawks, czy Panthers Wrocław, czy Warsaw Eagles to zespoły, które zdecydowanie odstają w Polsce i to pozytywnie. Jak wyglądały te starcia gdyńsko-sopockie? Jak to się prezentowało? No, graliście w tym sezonie? No, graliśmy w taki przedsezonowy sparring, scrimmage bardziej. No, udało nam się 2 razy znaleźć drogę do pola punktowego Seahawks Gdynia, więc to naprawdę wzbudza pozytywne myślenie na temat tego klubu, na temat Sopotu. No wiadomo, to była totalna dominacja ze strony Gdyni, nie byliśmy w stanie się bardziej przebić, no, ale te dwa przełożenia cieszą. No ale udało też nam się rok temu, jeszcze przed sezonem PLFA 2, również zdobyć przełożenie też z sparingu Seahawks Gdynia, więc no i tak samo Trzask, no graliśmy też w tym roku Trzask, 3 razy znaleźliśmy prawie do pola punktowego. No ale jeszcze to nie jest ten moment, mi się wydaje, że te szumne zapowiedzi tutaj trzeba trochę przyjąć. Przede wszystkim kwestia organizacyjna, bo to jest podstawowa rzecz. Kwestia, jak wspominałeś, finansów, bo jeśli nawet macie dwie drużyny, które mogłyby grać, jedna w czubie, walczą o mistrzostwo, druga o dominację w tej top lidze D, tak cudzysłowie nazwijmy, to organizacyjnie trzeba mieć tyle samo pieniędzy o to, czy się walczy o mistrzostwo Polski, czy o to, że macie się utrzymanie, bo wyjazdy jednak kosztują tyle samo na najmniejszy stadion, a też granie tydzień w tydzień. No, trójmiejska publiczność jest co prawda edukowana. Już nie ma najmniejszego problemu, jak tutaj. No mamy w tej chwili 3 drużyny tak naprawdę w Trójmieście, wliczając to Gdańsk, także jest coraz bardziej na pewno popularny futbol w Trójmieście. No co ciekawe, rozgrywającym w drużynie właśnie Wikingów jest speaker dzisiejszego spotkania. Paweł Kaczanowski, tak. Nigdy nie myślałem przeciwko nazwiska, ale że Paweł speaker z Paweł miał też świetną karierę w Sabercats jako skrzydłowy. Ale to jest długie podanie i przerzucone, ale dosłownie no metr zabrakło. Chyba zabrakło trochę prędkości. Zdecydowanie tutaj. No widzę, Dawidzie, że ciężko tutaj ci coś wykrzesić. Ciężko jest to, Michale, co ty wiesz. Ciężko, gdyby twoja drużyna otrzymywała 50 punktów w plecy. Aczkolwiek nie dało mojej rąk. Deklaracje na temat playoffów są cały czas aktualne. I będziemy oczekiwać i jeśli nie uda się z drużyną z Crusader Kubas Szczecin, ale tak naprawdę wierzę w ten comeback, wierzę w bilans 6-2 i playoff jeszcze do Torunia. Teraz deszcz flag na boisku. Powoli możemy rozpocząć podsumowanie tego spotkania i zapytać się o plany na przyszłość, wasze najbliższe spotkanie z Seahawks Sopot. No, mamy wyjazd do Szczecina, na pewno nie będzie to łatwy. Na pewno nie będzie to łatwy mecz. Mamy w pamięci porażkę w Szczecinie. To już przed 2 lat, tak? Dobrze się
się nie mylę. Wtedy on to mecz o playoff, nie, tak naprawdę, także no, na pewno będzie to ciężki mecz. Zawodnicy Seahawks dnia pewnie wspominają Szczecin pozytywnie, ponieważ wygrali. Na chwileczkę, bo jednak to próba pantu była jednak fejkiem i akcja biegowa, no i z tego miejsca, gdzie jest zatrzymany Bartosz Mróz, ofensywa Seahawks, no i szansa na kolejne przełożenie, znów Michał Uzdrowski. No i on na pewno nie będzie chciał odpuszczać, bo chce się zaprezentować. Także no, trzymamy kciuki za Michała, zobaczymy, czy uda mu się jeszcze ten dystans powiększyć w tym meczu. Słuchaj, o meczu w Szczecinie z Jastrzębi z Sopotu, a jak Jastrzębie z Gdyni, co organizacja Seahawks jeszcze tutaj ma w planach na najbliższe spotkanie? No, najbliższe spotkanie, mamy powtórkę superfinału z Panthers Wrocław, także no, liczymy na dużą frekwencję na trybunach, no i na wspaniałe widowisko. No, podaj datę, to na pewno cała Polska. Tak, no, jest to mecz, o ile się nie mylę, muszę jeszcze zerknąć kalendarz, ale z tego co mi wiadomo, jest to już 25 kwietnia, czyli przyszła sobota. Mecz będzie rozgrywany na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni o godzinie 15. Oczywiście zapewniamy transmisję, także potwierdzę tą datę. Mam nadzieję, że bez problemów technicznych jak dzisiaj. Tak, dokładnie, 25 kwietnia, Narodowy Stadion Rugby w Gdyni. Spotkanie, które na pewno da dużą odpowiedź. Ale teraz w tej chwili wyrwał się Michał Uzdrowski i dalej przy piłce. Znowu po raz kolejny. No niesamowite zagranie z jego strony. No, spora masa też, spora masa i sporo nietypowy jak do rozgrywającego. Tak, no Michał jest wide receiverem, umowany na tight end. Dokładnie. No ale tutaj udało mi się dwa razy wyrwać, no. Trzy nawet. Gdyby z tego zrobił przyłożenie i mielibyśmy to dobrze nagrane. Chociaż anturaż nie do końca był specjalny. ESPN lubi ładny anturaż, ładne zagranie i dobrze zakończone. Sam coś o tym wiem. Clarence Anderson, świetne zagranie. Zawojował Stany Zjednoczone przez spory czas. Piłka cały czas w górze. No, było blisko przechwytu. Pojawiła się między siebie żółta flaga, ten puchar polski w siatkówce cały czas gdzieś tam dalej wisi, bo ta piłka znów odbijana i to dość wysoko, co naprawdę może powodować różne dziwne rzeczy i obrona może zainterweniować i po prostu przejąć tę piłkę. Tak jak wspominamy, 25 kwietnia to będzie dzień sporych odpowiedzi, bo dowiemy się, kto będzie dominował, kto ma szansę dominować w tym roku w polskiej lidze futbolu amerykańskiego, w top lidze, czy Panthers, czy Seahawks, bo po ostatniej potyczce Eagles z Panthers, gdzie Panthers no, nie dali złudzeń Orłom, wydaje się, że to Panthers są faworytem. A zobaczymy, na ile mocna jest Gdynia, Angelo Pis i Marcus Sims, taki pojedynek korespondencyjny. No, na pewno będzie to ciekawe spotkanie. No i też ważna odpowiedź, czy Angel Storuń tak słabo występują tylko na tle Seahawks Sopot, czy po prostu Seahawks Sopot są aż tak mocni, a Angel Storuń nadal będą walczyć o playoff, tak jak zapowiadają, ale pierwsza próba i Storuń, przepraszam, Sopot w ataku, podanie. Mamy przyłożenie. Szansa na zatrzymanie defensorze Torunia. To są kolejne punkty. 63 do 7, już drugie przełożenie po podaniu Michała Uzdrowskiego. Przełożenie chyba Michał Jarocki właśnie. Tak, Michał Jarocki. Jego chyba pierwsze przełożenie w karierze. Grał też w Seahawks Trójmiasto w ósemkach. Tam też wiało się, zaczęło się straszliwie wiać, jak to lubi nad morzem. No, mamy ostatnio wieczny klimat tutaj w Trójmieście, to trzeba przyznać. Tego nie warto przyjeżdżać nad polskie morze. I skuteczne podwyższenie. 64 do 7 prowadzą Seahawks Sopot. To już pewnie będzie końcówka czwartej kwarty spotkania z Angel Storuń. Nikt
ani z Sopotu, ani z Torunia i pewnie spora część fachowców od futbolu amerykańskiego w Polsce nie spodziewała się, że tak będą wyglądały, mając na uwadze poprzednie 8 spotkań, których każdy zacięty, które kończyły się po dogrywce, które kończyły się w rozstrzygnięciem w ostatnich sekundach. Taka dominacja. Seahawks Sopot, naprawdę świetne transfery w tym roku. Luda Widowski, Peter Pleza, no i Gabriel Chambers. Też świetni Polacy. Przemysław Portalski, reprezentant Polski, dokładnie, ale też głębia tego polskiego składu. Nie zapomnieć właśnie tutaj właśnie przede wszystkim o tych polskich zawodnikach, którzy wykazują się. Wiadomo, no, jeśli ma się importów w drużynie, no i przede wszystkim oni dają świetne warunki treningowe. Ci zawodnicy się rozwijają przy nich. Uczą się za każdym razem czegoś nowego, więc no, bardziej tutaj bym matkę sukcesu doszukiwał się właśnie w tych polskich transferów, między innymi z Bydgoszczy. Bardzo ładnie przedziela się w środek wojska, zatrzymany przez Patryka Adamsa. No potrafią Torunianie także wykonywać akcje powrotne. Teraz Paweł Podlas, ale tak jak wspominaliśmy, nie tylko wzmocnieni Seahawks Sopot, ale też osłabienia w drużynie Angels Torun, między innymi Jakub Mazan, transfer do Seahawks Gdynia, kontuzja Patryka Dębowskiego, czy kontuzja Radosława Trojanowskiego. Ten pierwszy to czołowy linebacker drużyny, na pewno pamięta go Maciej Cetnerowski. I to był Andrzej Stolin, to jedyna ekipa, jedna z niewielu ekip, której udało się zdobyć Stadion Narodowy Rugby w Gdyni. Po dogrywce właśnie Patryk Dębowski po przechwycie zapewnił zwycięstwo w tej dogrywce w sezonie 2013 z drużyną Seahawks B. Tak, brak Radka Trojanowskiego, świetny zawodnik z Inowrocławia, który też świetnie grał na skrzydle. No i te straty w zespole z Torunia i te zyski zespołu z Sopotu powodują dzisiaj taki, a nie inny wynik. Mamy nadzieję, że Torunianie się otrząsną, a Sopocianie będą kontynuowali swój triumfalny marsz. A czym on się zakończy? Zobaczymy, czy tu będziemy mieli do czynienia z rekordem. Najwyższy chyba wygrany mecz w historii sopockiego futbolu, no to był właśnie 76-0 z Gryfą Słupsk. Także no tutaj dwa przyłożenia do wyrównania tego rekordu. Z całym szacunkiem dla naszego serdecznego przyjaciela Jakuba Helińskiego, ale nikt nie spodziewał się, że będziemy porównywać Angels Torun do Gryfon Słupsk. To zawsze była ekipa, która walczyła na 100% swoich możliwości, ocierając się o zwycięstwo w każdym spotkaniu, a tutaj porównanie do Gryfon Słupsk i szansa na wyrównanie rekordu organizacji Seahawks z Sopotu, bo to nie tylko... Nie mówię o porównaniu, no mówię tutaj o rekordzie, no wiadomo, to jest sport, jeszcze wszystko może się wydarzyć, natomiast... Mecz meczowi oczywiście nierówny. Dokładnie. Choć dużo lepiej zaprezentowali się Torunianie w zeszłym tygodniu, tak jak mówiliśmy, w zeszłym tygodniu jeszcze można było mówić o tym, że spotkanie było wyrównanie, ale wynik jednak zakończył się taki, a nie inny, a dzisiaj naprawdę przebieg gry odzwierciedla się w wyniku. Teraz mieliśmy przewinienie. Ale to jedna z niewielu szans, jeden z niewielu sposobów zdobywania jardów przed zespół z Torunia. Ciekawy, ile czasu pozostało do końca tego spotkania. Sędzia Karaś nie zwykł jeszcze nas tutaj informować. Kuśmirek, akcja podaniowa, lewe skrzydło, ale dużo, dużo zabrakło. Od razu wzięta przerwa. Przerwa jeszcze dla trenera Billa Moore'a. Uciekający. Roy William Moore doceniany także w Toruniu, został tutaj nagrodzony przez prezydenta miasta Torunia nagrodą za pracę z młodzieżą, w zeszłym roku 5. miejsce w Mistrzostwach Polski, ale także Maciej Cetnerowski tutaj został trenerem roku nawet w Gdyni, czy to w sezonie 2014 na zimę, tak, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie tak. Tam okazała również Seahawks Gdynia dostała drużyną roku, także no tutaj został ten futbol wyjątkowo zauważony, doceniony. Co w mieście koszykówki? Tak, no głównie trochę trójmieś... upadku po koszykówce oczywiście, bo... Tak, no dużo się zmieniło w koszykówce trójmiejskiej. Mamy Aseko, mamy Tefla. Dalej to są świetne ekipy, no ale ta dominacja przez wiele lat trwała.
No teraz ten futbol zaczął się przybijać, w Gdyni w szczególności. Znudziła się dominacja kibicom już, to faktycznie nudne było to mistrzostwo rok po roku, zdobyte przez Trefl jeszcze wcześniej, też świetne czasy koszykówki, to bardziej takie nasze czasy, gdy my byliśmy w tych jeszcze w innych sportach i nas to mocno interesowało, więc ta gdyńska koszykówka zawsze będzie nas mocno tutaj interesowała. Wielokrotnie też Śląsk-Wrocław, pewnie Michale pamiętasz, w latach 90. zapraszał na 18, ale na tą 18 koniec końców nie zaprosił. Zobaczymy, też były szumne zapowiedzi od Panthers z Wrocław na 5 lat dominacji. W zeszłym roku się nie udało. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Bo niestety Śląsk-Wrocław, świetna koszykarska ekipa. Teraz Maciej Zieliński tam przewodzi koszykówce. Też wielki fan futbolu amerykańskiego swego czasu, zawodnik The Crew, ale widziałem jego liczne wpisy na Facebooku, czy przy okazji na Twitterze, przy okazji transferu Baba Tunde do NFL, czy przy okazji Super Bowl, więc nie był to po prostu freak show taki ściągnięty Maciej Zieliński na chwilę do The Crew, tylko widać jest zainteresowanie legendy polskiej koszykówki futbolu amerykańskim. No i na pewno zacieramy ręce na to spotkanie 25 kwietnia. Czekamy na to i zobaczymy, czy Panthers Wrocław, czy Seahawks Gdynia. No, w zeszłym roku mieliśmy sytuację taką, że każda drużyna zanotowała porażkę w top lidze, więc no, wydaje mi się, że ten jeden mecz nie odzwierciedli do końca sezonu. Natomiast da nam jakąś odpowiedź na ile te dwie drużyny, dwie ekipy, świetne ekipy mogą sobie rywalizować. No i też nikt na pewno nie spodziewał się takiego finału jak na stadionie w Gdyni. No, totalna dominacja ekipy z Gdyni. Tam wynik też nie odzwierciedla tego spotkania, bo początek totalnie zdominowany przez zespół z Gdyni. Później Panterom udało się trochę nadrobić ten wynik, ale wydaje się, że od pierwszej kwarty chyba już zespół z Gdyni szykował. I teraz mamy interception, kolejny przechwyt ze strony Seahawks Sopot i to był chyba Mateusz Marciniak 25. Mateusz Marciniak, dokładnie. Można powiedzieć, że to będzie zakończenie już dzisiejszego meczu. Pytanie, czy Seahawks Sopot... No i w natarciu ekipa będzie chciała jeszcze zdobywać kolejne Trójmiasta. Tak jak w ostatnim spotkaniu Szymon Wicik zrobił przechwyt dla Angels Toruń i Torunianie nie mieli czasu na kolejną akcję i spotkanie się skończyło. Teraz też bardzo mało czasu dla zespołu Seahawks Sopot, ale chyba jeszcze zdążą rozegrać to spotkanie. Jak na razie wynik to 64-7. Nie słyszałem, ile czasu pozostało do końca tego spotkania, ale już na pewno muszą się decydować na big playe zawodnicy Jastrzębi z Sopotu, ale jeszcze błąd w snapie. Chyba tutaj nie wiedzieli, czy wchodzą na Victory Formation, czy... Rozgrywający linia ofensywna. Jeszcze słyszę od Luka Zatek, koniec spotkania. 64-7. Michale. No, wspaniały mecz w wykonaniu Sopotu. No, mam nadzieję, że druga część sezonu będzie wyglądała tak samo dobrze jak ta pierwsza. Ja mam nadzieję, że druga część sezonu dla Angels Toruń będzie wyglądała zupełnie inaczej niż w Toruniu i Sopocie. No i na tym kończymy tą rywalizację tak naprawdę między Toruniem i jedyna szansa to finał. W tym roku jeszcze spotkamy się w